Można pewne peelingi robić w pewnych okresach trądziku albo przy początkowym leczeniu trądziku i wtedy można spokojnie sobie taki peeling zrobić jako dodatek. Natomiast to nie może być tylko i wyłącznie środek leczniczy, czyli peeling nie zastępuje leczenia prawidłowego. W zasadzie są pewne standardy postępowania, które są na całym świecie właściwie takie same. Natomiast jeszcze co do tych peelingów, no oczywiście tutaj trzeba powiedzieć, że mogą być dermabrazje czy mikrodermabrazje, które są związane z takim tarciem również i ścieraniem warstwy, ale są jeszcze peelingi enzymatyczne czy peelingi kwasami owocowymi i te peelingi rozpuszczają na skórek. One też bardzo ładnie oczyszczają jak gdyby powierzchnię skóry, ale też mogą podrażniać, bo kwas może podrażniać to wnętrze skóry i powodować, że w środku zamiast poprawy to my mamy podrażnienie, pogorszenie. Czyli to jest ważne, żeby zrobić w odpowiednim momencie ten peeling. My się nie staramy robić tych peelingów od początku leczenia. I to znaczy, ja mówię w tej chwili o trądzikach, które trafiają do lekarza, bo rzeczywiście, jeżeli ktoś ma tylko zaskórniki i od czasu do czasu raz na, nie wiem, 100 zaskórników jedną krostkę, jakąś jedną grudkę, no to wtedy w zasadzie przy tym niewielkim stopniu nasilenia to sobie damy radę sami. Tylko że trzeba pamiętać o jednym, że mechaniczne czyszczenie, tak jak niektórzy biorą te szczoteczki do zębów takie, które używają właśnie do nosa, czy jakieś peelingi, które się składają z drobinek, powiedzmy z pestek tam, jakichś, prawda, moreli, czy tam innych roślin. To wszystko podrażnia mocno skórę i dobrze, że to oczywiście peelinguje i oczyszcza, ale jeżeli tylko się to zdejmie i będziemy to robić wielokrotnie, to skóra będzie nam grubiała. To jest podobna sytuacja jak ze słońcem. Jeżeli idziemy na plażę na początku sezonu, to słońce w pierwszym etapie, ponieważ działa przeciwzapalnie, leczy większość zmian trądzikowych, ale istnieje trądzik tak zwany akne Majorka, który występuje w późnym okresie lata i ten trądzik, opisany właśnie kiedyś u pacjentów z Majorki, wynika z tego, że skóra pod wpływem przewlekłego nasłonecznienia grubieje, ona się broni, tak samo jak broni się przed ciągłym tarciem, tak samo przed tym słońcem i ta obrona powoduje, że skóra grubieje, pory się jeszcze gorzej zatykają, w związku z tym te zatkane pory jeszcze trudniej odprowadzają łój ze środka. I to prowadzi tak naprawdę do jeszcze większych, głębokich takich cyst nawet. Tutaj jest wyższość peelingów właśnie enzymatycznych polega na tym, że również te kwasy mogą jakby wlewać się niejako do wnętrza skóry, do wnętrza mieszków włosowych i tych gruczołów łojowych i unieczynniać jakieś tam aktywne zmiany, które tam mają miejsce.